Hej, cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Plants vs Zombies 2. Tak więc, moi kochani, dzisiaj lecimy z Jurassic Marsh. Oczywiście standardowo na początek łapka w górę oraz zajrzyj do opisu, tam znajduje się G2A, gdzie z kodem Admiros uzyskacie 3% zwrotu na tanie gry, tak więc zapraszam jak najbardziej. I my sobie lecimy. 38 new items, 31 poziomów, 1 endless zone, 5 nowych roślin, 1 bitwa z bossem. Nice, i to mi się podoba. I tu już widzę nawet, jakie będziemy mieli te roślinki nasze, czyli grzybka, powiedzmy prehistorycznego słonecznika, prehistorycznego groszka, orzeszka i jakieś tutaj dinozaury, więc myślę, że całkiem będzie fajna zabawa. I zaczynajmy, Jurassic Marsh, otwieramy tutaj oczywiście i pyk, lecimy. Oczywiście 4 papryczki, więc poziom trudności dość wysoki. I już tu widzę prehistorycznego groszka, jestem ciekaw, jak on będzie strzelał, bo szczerze powiedziawszy jeszcze nie miałem okazji tutaj nim zagrać. Tu jest taki jeszcze do odblokowania, tu będzie grzybek, spoko. I dalej mamy, ojejku, prehistoryczny słonecznik jest strasznie daleko. Szkoda, szkoda, naprawdę szkoda. I zobaczmy w ogóle, czy tu chyba będzie walka z bossem może, tak mi się wydaje. Albo będzie tu będzie walka z bossem, tak. I dalej jeszcze jest dodatkowe poziomy są, których my nie będziemy sobie przechodzić na początek, bo chcemy ukończyć najpierw powiedzmy te podstawowe, tak? Bo te zostały dodane po prostu później. Dobra, lecimy sobie od pierwszego poziomu, zaczynamy. Mam nadzieję, że będziecie się bawić dobrze, bo jednak, kurczę, to jest długa seria, co nie? Plants vs Zombies. Jednak będziemy to naprawdę jeszcze ciągnąć przez ładnych parę dziesiąt odcinków, powiedzmy. User Dave, my sensor indicate have moved. Wow, cofnęliśmy się 153 miliony lat do tyłu, to nieźle. Okej. I smell more oxygen. Okej, więcej tlenu jest tutaj, tak? Chyba to zrozumiałem. Dobra, zobaczmy, to chyba standardowa jakaś taktyka wejdzie. O, muszę pamiętać, że tutaj mam ulepszenie, więc nie lepiej ich tutaj na początek nie marnować. A w sumie weźmy sobie paprykę, kurczę, ona... Worms nearby plants. Nie, to jest raczej mało przydatne. Może grzybki taktyczne? Marchewka ożywiająca? Nie, marchewka raczej się tutaj nam za bardzo nie przyda. Ale może się przydać za to lodowa sałata. Albo ty się przydasz i lodowa sałata. Okej, pyk, 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 pyk. Mamy wszystko. Mamy piękny komplecik. I mamy prehistorycznego groszka od razu. Nice. Nice, to mi się podoba. Dobra, więc zaczynajmy. Pyk. 175 kosztuje. Ciekawe, ile strzela. To mnie ciekawi. Dobra, spowalniacze. Jakieś taktyczne muszą wejść. Pyk. Okej, dość ciekawie ta plansza wygląda, muszę przyznać. Jestem ciekaw, jak ten groszek będzie strzelał. Już po prostu nie mogę się doczekać, żeby go użyć. Para, 125. Możemy sobie tutaj kolejnego. Mam wrażenie, jakby troszeczkę więcej słońca tutaj było. Ale nie wiem, to jest tylko takie moje wrażenie, tak? Nie mam pewności co do tego. Idą kolejne typy. Pyk. Okej. Dobra, używamy groszka. Zobaczymy, co on będzie robił. Okej! I cofa ich. Wow, to jest naprawdę mocny groszek. Nie dosyć, że cofa, to jeszcze mocno bije. Coś pięknego. Pyk. Powinienem jeszcze więcej słoneczników? Chyba już wystarczy. Nie zaryzykujmy. Wiecie, to takie troszeczkę... Podejmiemy troszeczkę ryzyka tym razem, co nie? Nie będziemy tutaj się bawić już w po prostu 2 rzędy słoneczników, tylko w 1. Zobaczymy, czy mi się to uda. Może być niebezpiecznie, ale chyba sobie damy radę. Takie mam wrażenie. Powinniśmy dać radę. Boże, jakiś on w ogóle jest prehistorycznym tym strzela. Nieźle. Dobra, możemy zrobić tak. Co jeszcze tutaj mógłbym jakoś taktycznie? W sumie za bardzo się tutaj nie dzieje. To jest pierwszy poziom, więc w sumie tutaj też nie ma się czego za bardzo spodziewać. Więc możemy sobie na spokojnie rozstawić troszeczkę tych groszków. O, dobra, i w sumie why not? Wzmocnimy orzeszka, czemu by nie? Tarcza zawsze spoko, nie ma co narzekać. Okej, więcej prehistorycznych zombiaków. O kurde. O kurde, one nic nie robią, to idzie z jakąś flagą, ale obstawiam, że ta flaga za bardzo tutaj nic mi nie powinna zrobić. Takie mam przeczucia. Poza tym ich tak cofamy, że oni tutaj nie mają szans podejść. Zero szans. Sobie odblokujemy tego groszka, to już w ogóle będziemy niepokonani. Patrz, ja mogę sobie to przyspieszyć nawet. Tak możemy zrobić nawet. Patrz, ja tutaj po prostu jestem kozak. W porządku, kosztuje 175, to też nie jest jakoś super tanio. Ale dość szybko się ładuje, można zrobić naprawdę fajną armię, która będzie odpychała. Co naprawdę daje dużo możliwości, jeżeli chodzi o po prostu, no odpycha ich, tak? Odpycha zombiaków, przez co jest o wiele łatwiej. Jak najbardziej fajna opcja. I w sumie już nie mam co za bardzo postawić, no to co? Jakieś taktyczne sherry bombsy. Muszą wejść. Pyk. A jeszcze zobaczmy, co się stanie właśnie. Dobra, pokonaj tutaj. Pięknie. No, czy damy radę tutaj? On chyba jakoś mocno nie bije, takie teraz odnoszę wrażenie. Dobra, zobaczymy jak strzela, to jest ciekawe. Uwaga, sprawdzamy. Pyk. Aha, po prostu kilka takich strzela przed siebie i tyle. Nic specjalnego bym powiedział, ale no dobra. Można się troszeczkę pobawić, jak prehistorycznym groszkiem. O, i nawet go sobie odblokowaliśmy od razu w tym poziomie, więc jak najbardziej spoko opcja. Para pa pa, pięknie. No i co, no super. Shoots heavy stunning piece. Okej, spoko. Mogę coś więcej się o nim dowiedzieć? Nie mogę, muszę wrócić tam. No dobra, nie będziemy wracać. Lecimy sobie od razu z kolejnym poziomem i znów ta reklama nas prześladuje. Wiecznie będzie nas prześladowała reklama z dronami. Kurde, co nie? Dobra, co tym razem? Okej. Okej, coś reaguje na zombiaki, tylko nie doczytałem co w sumie. Spoko, tylko co? Nie mam pojęcia. I znów dostaliśmy tego prehistorycznego groszka. Oni chyba, twórcy naprawdę chyba się szczycą tą powiedzmy postacią. Tym kwiatkiem, tą rośliną, Boże, z kwiatkiem, co ja ciągle mówię z tymi, co ja mam ciągle z tymi kwiatkami? O nie, nie można jego używać najgorzej na świecie, wiesz, on to jest najlepsza roślina z najlepszych. Dobra, co powinniśmy zrobić? Tak możemy zrobić w sumie. I tak, i może jeszcze jakiś tutaj taktyczny, nie wiem, może jakiś taktyczny, nie wiem, w sumie co, nie wiem co. Cokolwiek, bo i tak nie będę używał tylko przecież tego groszka. Okej, widzę, że dinozaur jest, okej. Dinozaur jest, to już może być dość ciekawe. Trzeba będzie na pewno na niego uważać, to jestem pewien. Dobra, spowolniamy, pyk. Dobra, spowalniacz, tutaj standardowa taktyka. Mamy 125, właściwie 150, spoko. Więc tutaj na spokojnie możemy sobie coś zbudować. Pyk, podwójny słonecznik, super. Nie mogę się doczekać, kiedy odblokuję tego prehistorycznego. On chyba więcej słońca generuje, z tego co się tak orientuje troszeczkę. I to naprawdę może być spoko opcja. Zastanawiam się, jeden rządek czy dwa rządki. Chyba zostaniemy przy jednym rządku, tak mi się wydaje. Tutaj nic nie powinienem raczej... Jakichś większych przeciwników nie powinienem mieć, więc warto sobie już zbudować teraz jakąś obronę fajną. Ej, halo! Aha, bo on był chyba ulepszony. Aha, ulepszony cofa na to wychodzi. O kurde, dobra, już widzę, gdzie muszę tutaj zacząć budować. Nie wiem, co tu się za bardzo dzieje, ale niezbyt mi się to podoba. Okej, dobra, cofa. Aha, czyli niektórych cofa, niektórych nie cofa, tak no to wychodzi. Co on robi? Zaczynam się tak troszkę zastanawiać, o co tutaj chodzi. Mogę go wysadzić? Nie mogę, okej. Czyli on po prostu tutaj krąży. Okej, no sobie krąży i tyle w sumie. Tu już potrzebuję lepszej obrony. Dobra, coś ich tam odpycha, więc jak najbardziej spoko, nie narzekam. Spowolnijmy ich, ciebie zamrozimy. O kurde, wielka fala, no to chyba nieźle. Chyba się przeraziłem troszeczkę, bo jak zacząłem tą falę. Nie no, tak naprawdę się nie przeraziłem, bo to raczej... Ta wielka fala raczej mi tutaj nic nie zrobi. Co najwyżej ten dinozaur, który sobie tutaj łazi. Nie wiem, czego ode mnie chce. Się zastanawiam, czego ty ode mnie, typie, chcesz? Co ja ci zrobiłem? Aha, on ich przysuwa. Okej. Dość ciekawe, widzę tutaj. I kopię ich. Aha! Czyli ja ich odpycham, a on ich kopie. Ja ich odpycham, a on ich kopie bliżej moich tych. No, niezbyt ciekawie, ale raczej... Na razie ci przeciwnicy nie są jakoś specjalnie wyzwaniem dla mnie, z tego co widzę. Bum. Dobra, 175. Znaczy w sumie mam 2T, więc w teorii mógłbym... W teorii nie wiem, co mógłbym zrobić, szczerze mówiąc, no nic się nie dzieje jakoś specjalnie. Nic tutaj za bardzo nie mam jak. No dobra, w sumie... Aha, będzie jeszcze duża fala, więc sobie zostawmy na tą dużą falę. I to będzie dobre rozwiązanie, a ta duża fala raczej nie będzie dla mnie wyzwaniem. Co to jest w ogóle? Ja nie wiem. Zawsze narzekałem, że poziomy są za trudne, no te są takie troszkę zbyt łatwe. No ale to są pierwsze poziomy z tych, z nowej planszy, więc nie ma co się dziwić. Muszą być łatwe. Dobra, przyspieszmy, bo robi się troszkę, że tak powiem, nudno. Pyk. Dobra, no to sobie postrzelamy troszeczkę. Piu, piu, piu. Dobra, nice. Niezły prehistoryczny groszek, kurde. Na. Dobra, idzie, po prostu nie mogą podejść. Biedne zombiaki. Taką armię stworzyłem tutaj, że po prostu nie były w stanie nic zrobić. Patrzcie, jeszcze... Ach, kurde, nie zdążyłem. Chciałem jeszcze użyć troszeczkę tutaj. Jakieś monetki wpadły oczywiście. Jak najbardziej spoko. Okej, unlock Primal Walnut. No to sobie raczej tego Primal Walnuta odblokujemy w next poziomie. Zobaczmy sobie, ile jeszcze nam zostało, tak? No bo jednak jestem ciekaw, ile nam poziomów zostało do odblokowania. Bo nie chciałbym tego robić w tym odcinku, skoro w tym zaczęliśmy coś nowego, więc w następnym fajnie by było odblokować sobie kolejną postać. Więc trzeci poziom jeszcze możemy w tym odcinku zrobić, myślę. I w następnym po prostu już sobie odblokujemy tego prehistorycznego orzecha. Tak go można tutaj nazwać. Dobra. Poziom numer 3. No to lecimy, zobaczymy, co tutaj ciekawego nas czeka. To nie jest tych normalnych poziomów, tu już coś więcej będzie się działo. Coś więcej tutaj będziemy musieli zrobić. O nie, jakieś winogrona prehistoryczne, które nie wiem co robią. Może wybuchają. Może. Tak myślałem. W sumie dość śmiesznie. Zobaczmy. I się odbijają parę razy. Spoko. Mi to odpowiada. Dobra. Was trzeba będzie bardziej skierować do środka. Pyk. A użyjmy tutaj. Bum! Ej, są spoko. Ej, jeszcze zadałem obrażenia na innych liniach. Są spoko. Jak najbardziej. O, chyba mu się nie spodobało. Mogłem w ogóle tego arbuza to ustawić w innym miejscu troszeczkę. No ale dobra, skoro już tak ustawiłem, to nic na to nie poradzę. Bum! Nice. Tutaj się źle dzieje. Tu się źle dzieje! Zamiast, kurde, przesuwać go na inną linię, mogłem po prostu odpalić kosiarę. Mogłem! Nie pomyślałem o tym. Ale dobra, nie ma tutaj za bardzo nic trudnego z tego, co widzę. Chyba prawie przeszliśmy to, więc tutaj za specjalnie nic się nie dzieje. Zmień linię. Dobra. Pyk. Nie jedz go, proszę. Zeżar go. Zeżar go, po prostu go zeżarł. Bum. No nie! Wynocha mi stąd. Boże, jakbym to przegrał. W sumie jest jeszcze szansa, że to przegram. Albo i nie. Albo i nie. Nie ma szans, żeby to przegrać. Po prostu wygraliśmy, po prostu udało się zwyciężyć. No i pięknie. Dostaliśmy trochę monet. Unlock Primal Walnut. To w następnym odcinku sobie tego Primal Walnuta odblokujemy i tyle. Taki jest plan. A teraz sobie zobaczmy, możemy sobie coś jeszcze tutaj poulepszać. Zobaczyć w ogóle, czy event jakiś jest. Nie, bo w sumie nagrałem odcinki po odcinku, więc z eventem tak troszeczkę średnio, tak obstawiam. 4. poziom. Dobra, cofnijmy się. Zobaczmy w ogóle... Mamy coś do podlania, czy też nie? Do zasadzenia? No nie bardzo. Czy ty już zostałeś użyty? Nie, dobra, to są już użyte, ale możemy ich dalej, powiedzmy, no używać, tak? W sensie, no, zaktywowane zostały boosty, ale nie zużyte. Dobra, no i co ja mogę tu więcej zrobić? Ulepszmy sobie jakieś rośliny, skoro mamy tyle kasy. Mogę ulepszyć... Oj, nie mogę, no szkoda. Szkoda, co mam tutaj do ulepszenia? Zastanówmy się, czego używam, co jest przydatne. No na pewno ciebie mogę ulepszyć, jeszcze za 200, no to w ogóle spoko opcja, więc sobie troszeczkę tutaj tych naszych roślin poulepszamy. Za 1000, no nie wiem, czy się tak opłaca i wyszedłem z tego pewnie. Jak najgorszy gałgan, co nie? No to... Typical, to jest takie typical troszeczkę. Okej, no i w sumie nie widzę tu już nic sensownego do ulepszenia. Nie mam za bardzo co, więc no dobra. 1000, why not? Może się kiedyś przyda, tak? Może się kiedyś przyda, może będzie warto tutaj kiedyś go użyć. To robiło... Aha, niszczyło maszyny. No dobra, możemy sobie ulepszyć, ale... Czy będzie nam to przydatne? Szczerze powiedziawszy, to nie wiem. Tak się zastanawiam. Laser beam. To było dobre, to było z laserkiem chyba, tak? No to możemy jak najbardziej ulepszyć. Pyk. Ciebie? Za tysiaka? Nie, dobra, ciebie nie chcę, bo to w sumie nie byłeś mi jakoś super potrzebne. Więc to tyle, dobra. Tak więc w tym miejscu będziemy sobie kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. W następnym odcinku odblokujemy sobie kolejną roślinę i będzie to walnut. Primal Walnut, czyli taki orzeszek prehistoryczny, więc myślę, że jak najbardziej spoko. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka i to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!